Łączy nas przyszłość. To nasze hasło. Naszym wspólnym wielkim sukcesem jest to, że Lewica połączyła się. Nasi starsi bracia w wierze, młodsi bracia w wierze. I teraz wspólnie będziemy walczyć o Polskę sprawiedliwą, nowoczesną, europejską, otwartą, tolerancyjną. Polska prawica doprowadziła nas do tego, że jesteśmy krajem narodowo-wyznaniowym, państwem narodowo-wyznaniowym. My tego nie chcemy, my to zmienimy, zwyciężymy, aby walczyć o Polskę nowoczesną. W sobotę na konwencji przedstawiliśmy szczegółowo nasz program. My to zrobimy dzisiaj tutaj dla okręgu 40. Najważniejsze w naszym życiu jest nasze zdrowie, a więc od zdrowia zacznijmy. Wszyscy wiemy, jakie są długie kolejki do lekarzy. PiS obiecało to zmienić. Niestety te kolejki do specjalistów jeszcze się zwiększyły. My chcemy wprowadzić, aby do lekarza specjalisty można było pójść w ciągu 30 dni. Dokonamy tego w ciągu 4 lat. Drugą ważną rzeczą to są ceny leków. Ciągle dowiadujemy się, że ktoś nie może wykupić leków, czy to związanych z przeszczepami, czy z nowotworami. Wprowadzamy system 5 zł za lekarstwo na receptę. System prosty i bardzo korzystny dla wszystkich chorych. Chcemy też przestać karać ludzi pracujących za to, że chorują. W naszym programie jest 100% ekwiwalent na zwolnieniu lekarskim. Zwiększymy PKB na ochronę zdrowia. Do roku 2022 będzie to 6,8%, a do roku 2024 do 7,2%. Chcemy także, aby było więcej lekarzy. Będzie więc łatwiej dostać się na specjalizacje medyczne, a także lekarze, którzy wykształcili się w innych krajach, będą mieli ułatwiony system nostryfikacji dyplomów. Zdrowie to także klimat, środowisko, w jakim żyjemy, powietrze, jakim oddychamy. A więc stawiamy na odnawialne źródła energii. W ciągu kilkunastu lat do 2035 roku chcemy odejść od kopalnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii to także setki tysięcy miejsc pracy, a więc korzyść obopólna i nasze zdrowie, i dodatkowe miejsca pracy. Aby zadbać o nasze środowisko, chcemy zagwarantować, że 10% naszych lasów nie będzie podlegało ingerencji człowieka. Chcemy też stworzyć, gdzie jest nasz tutaj kolega malutki, psiaczek, Urząd Rzecznika Praw Zwierząt. Okrucieństwo wobec zwierząt w XXI wieku to już hańba. Chcemy skończyć z chowem klatkowym. I przede wszystkim gwarantujemy, że jeżeli my obejmiemy władzę, zwierzęta futerkowe w naszym kraju nie będą już hodowane. Kaczyński obiecał, ale przestraszył się lobby futerkowego i wycofał się z tego postulatu. Ja osobiście miałam nadzieję, że to będzie chociaż jedna, jedyna dobra rzecz, jaką PiS wprowadzi. Nasze życie to praca i płaca. Godna płaca w Polsce to płaca minimalna na poziomie 2700 zł, a w budżetówce brutto 3,5 tysiąca zł minimalnie, a więc minimalnie dla nauczycieli, pracowników sądów, pracowników instytucji kultury. Edukacja. Mamy tutaj kuratora, który nam powie szerzej o edukacji, a ja tylko hasłowo. Nasza szkoła musi być na miarę XXI wieku. Nowoczesna, innowacyjna, ucząca współpracy, a nie rywalizacji. Chcemy przedmiotu, który będzie przekazywał naukowe treści dotyczące zdrowia i seksualności, a katechezę wycofamy ze szkół. Na początek chcemy katechezę
wymusić, aby była na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej, a definitywnie wycofujemy katechezę do parafii. Środki, które zostaną z nauczania religii, przeznaczymy na dodatkowe lekcje języka angielskiego. Nasze życie codzienne to też nasze mieszkanie. W nowoczesnym kraju wszyscy muszą mieć swój dach nad głową. Dlatego zobowiązujemy się do roku 31 powołać państwowe przedsiębiorstwo, które wybuduje 1 000 000 mieszkań dla najuboższych Polek i najuboższych Polaków. Absolutnie kończymy z reprywatyzacją. Już nikt nie może się bać, że zostanie wysiedlony, wyrzucony ze swojego mieszkania w kamienicy czynszowej. Transport. Wykluczenie transportowe to ogromny problem. Ogromny problem w naszym województwie, w naszym okręgu. Każda gmina musi mieć połączenie autobusowe, które zawiezie ludzi do pracy, do lekarza specjalisty, młodzież do szkoły. Ubolewamy bardzo, że zostały zlikwidowane gimnazja, ponieważ dzieci w wiejskich szkołach będą musiały uczyć się aż do 8 klasy i utrudni im to na pewno start do dobrych liceów. Ale skoro się już tak stało, trzeba postawić przede wszystkim na dobry program nauczania, na dobrą kadrę nauczycielską, żeby ta kadra, która pracuje w wiejskich szkołach, również dobrze zarabiała i żeby przygotowywała tą młodzież do startu w życie. Prawa kobiet. To oczywiście osobiście bardzo ważna dla mnie sprawa. Od lat walczę o prawa kobiet. Uczestniczyłam 2 razy w komitecie Ratujmy Kobiety. I przed tym się absolutnie nie cofniemy, bezwzględnie do 12 tygodnia na żądanie kobiety, to kobieta ma decydować, tylko i wyłącznie ona, o tym, czy przerwie ciążę, czy będzie ją kontynuować. Tak jak jest to w większości krajów europejskich, jak Polki mogą zrobić to w najbliższych miejscowościach niemieckich, czy wyjechać na Słowację. Coś takiego jak klauzula sumienia. Jest to jakiś kuriozum też w XXI wieku i w europejskim państwie. Jeśli ktoś decyduje się na bezpłatne studia medyczne i chce pracować w publicznej służbie zdrowia, musi zapomnieć o swoich poglądach religijnych, ideologicznych. Nie chce w swojej prywatnej praktyce stosować jakichś procedur medycznych, może nie stosować, ale w publicznej służbie zdrowia, we wszystkich województwach, we wszystkich miastach kobieta musi mieć dostęp do antykoncepcji i możliwość przerywania ciąży zgodnie z prawem. Chcemy równości płci, a więc kobiety i mężczyźni muszą zarabiać tyle samo. Powołamy specjalny organ, który będzie kontrolował, czy na tych samych miejscach pracy kobiety i mężczyźni zarabiają tyle samo. I jesteśmy za bezwzględną dla wszystkich równością małżeńską i równością partnerską. Różnica będzie polegała na tym, że kto chce zawrzeć związek partnerski, będzie miał przywilej wspólnego dowiadywania się o stan zdrowia partnera. Różnica będzie polegała tylko na tym, że nie będzie mógł się rozliczać tak, jak rozliczają się małżonkowie. Ale każdy w tym kraju będzie mógł wybrać, czy jest w związku małżeńskim, czy jest w związku partnerskim. Ja tyle. Oddaję głos koledze Jerzy Kotlęga. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa. 4 lata temu Lewica osiągnęła wynik bliski uzyskania mandatów poselskich. Uzyskaliśmy wynik lepszy niż Nowoczesna wówczas. Ale mandatów nie uzyskaliśmy, bo poszliśmy do wyborów jako koalicja. Nasze głosy, tych wszystkich, którzy głosowali w Polsce na lewicę, po prostu się zmarnowały wówczas. Dzięki metodzie Donta, to dzisiaj rządząca partia uzyskała absolutną, może nie konstytucyjną większość, ale samodzielną większość sprawowania władzy. Brak lewicy jest bardzo widoczny dzisiaj. Brak lewicy w Sejmie jest bardzo widoczny.
Bo gdyby Lewica była w Sejmie, to myślę, że nie byłoby tyle kontrowersji wokół konstytucji, którą dzisiaj w wielu ośrodkach tego kraju, a zwłaszcza wśród rządzących, jakby dziwna jest jakby analiza i dziwna wykładnia dotycząca różnych obszarów naszego życia. Zagrożona jest wolność, repolonizacja mediów. Ma nastąpić i jeżeli dzisiaj rządzący wygrają, to jestem przekonany, że to się stanie. I tak dalej, i tak dalej. A zatem ja zwracam się do potencjalnych naszych wyborców. Dzisiaj sondaże dają nam jakby legitymację do tego, że będziemy w Sejmie. A zatem możecie się Państwo nie obawiać. Głosujcie na listy Lewicy. Tak jak pani przewodnicząca, przepraszam, przedmówczyni Małgosia powiedziała, na naszej liście są ludzie młodzi, są ludzie doświadczeni. Myślę, że naliczam się do którejś z tych grup. Chyba nie do młodych już, ale bardziej... Ale młodych duchem zawsze. Młodych na pewno duchem. A zatem mam siły, młodość ducha i obiecuję ciężko pracować, jeżeli uzyskam poparcie. Ale jako były kurator oświaty, to nie sposób jest, aby na pierwszej konferencji prasowej nie wypowiedzieć się co do tego, jaka ma być oświata. Otóż, będąc kuratorem oświaty jeszcze w województwie koszalińskim tutaj, potem w Szczecinie, obserwowałem i wdrażałem zmiany w edukacji. One były stopniowe i bardzo, bardzo przewidywalne. One były również dyskutowane ze środowiskami. Dzisiejsze zmiany w edukacji są na żywioł robione, nie, bez konsultacji. Te konsultacje, które się odbywały, ja uczestniczyłem w jednej takiej konsultacji, nie można było zadać pytania, nie można się było wypowiedzieć, co to za konsultacja. A zatem to wszystko, co dzisiaj w takim tempie zrobiono, odbywa się ze szkodą dla rodziców, dla uczniów, przede wszystkim dla uczniów, ale i dla nauczycieli. Chcieliśmy Państwu obiecać, że to zło, które zostało wyrządzone dzieciom, młodzieży i rodzicom, my naprawimy. Trudno dzisiaj mówić o cofaniu zmian, przywracaniu gimnazjum. To by była ponowna, ogromna rewolucja. My chcemy łagodniejszych zmian w edukacji, ale na pewno chcemy zmian programowych. To nie może być tak, że dzisiejszy program w szkołach napisali ludzie, o których nic nie wiemy. Większości autorzy programów nie są znani. Nie zgadzamy się z treściami programowymi wielu przedmiotów. Nie zgadzamy się z tym, że bardzo świetne nazwiska powypadały z kanonu lektur. Nie ma Czesława Miłosza. Właśnie w dniu dzisiejszym w Wilnie trwają w tej chwili uroczystości pogrzebowe pana Wacława Baranowskiego, który jest dyrektorem szkoły numer 5, liceum numer 5 w Wilnie, szkoły, którą ukończył Czesław Miłosz. I Czesław Miłosz od 1 września wypada z kanonu lektur. Ale nie tylko on, bo i Konrad, i Naukowska, i Iwaszkiewicz, i tak dalej, i tak dalej. A zatem trzeba będzie to jakby zmienić i wrócić. A jednocześnie na pewno Państwo, gdybyście się zastanowili, co dzisiaj młody uczeń się może dowiedzieć o Balcerowiczu czy o Wałęsie, to naprawdę na podstawie tych programów i tej podstawy programowej naprawdę niewiele się młodzi Polacy dowiedzą o teraźniejszości. Mam też wrażenie, że symbolem patrioty ma być muskularny, młody człowiek z ogoloną głową, ale wierny tym ideałom, które rządzący mu przekazują. I na to nie ma zgody. Dziękuję. Proszę, Jacek. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jacek Wezgraj i w tych wyborach wystartuję z trzeciej pozycji na liście Lewicy. Zdecydowałem się na ten start, ponieważ uważam, że zarówno Koszalin, jak i cały region Środkowego Pomorza potrzebują w Sejmie osoby, która jest stąd, która działa tutaj od lat i zna problemy i wyzwania, jakie przed zarówno miastem i regionem stoją. Wierzę, że
możemy wprowadzić do Sejmu przynajmniej dwie osoby z okręgu 40, że znajdziemy takie poparcie i zdobędziemy takie właśnie zaufanie. Potrzebujemy w parlamencie osób odważnych, osób potrafiących myśleć progresywnie i prospołecznie. Zbyt wielu mamy już dzisiaj przyjaciół wielkiego biznesu i wiernych uczniów neoliberalnych ekonomistów. Czas na lewicę i ta lewica jest w Koszalinie, jest świetnie reprezentowana, mamy bardzo silną listę, która, jestem przekonany, trafi do wielu wyborczyń i wyborców. Ważne jest to, żebyśmy w tej kampanii, a także potem w Sejmie, mówili o prawach obywatelskich i swobodach. Kandyduję, ponieważ ja wierzę, że państwo jest po to, aby dbać o swoje obywatelki i obywateli, niezależnie od tego, w co wierzą, kim są, kogo kochają i co jest dla nich ważne. Państwo jest po to, żeby zadbać o wartości takie jak wolność, równość i demokracja, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie i żeby nikt nie był szkalowany, prześladowany czy dyskryminowany z tego powodu, kim jest i co robi w życiu. Przed nami długa albo krótka, na pewno intensywna 6-tygodniowa kampania, w której będziemy państwu przedstawiać program Lewicy. W moim przekonaniu tenże program najlepiej dzisiaj odpowiada na potrzeby bardzo dużej liczby Polek i Polaków, a 13 października będziemy się cieszyć z tego, że znowu po 4-letniej przerwie w parlamencie znajdzie się Lewica. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze dodam, jeszcze dwa bardzo ważne punkty programu. To jest świeckie państwo. Jesteśmy absolutnie za tym, aby Kościół nie był tak uprzywilejowany, wszystkie kościoły, aby nie były tak uprzywilejowane jak obecnie. Księża płacą 10 razy mniejsze podatki niż my, wszyscy obywatele. Jesteśmy za wprowadzeniem kas fiskalnych od usług, które Kościół świadczy ludności, więc od ślubów, pogrzebów i tak dalej. I jesteśmy absolutnie za likwidacją funduszu kościelnego. Oddaliśmy tyle ziemi Kościołowi, że jest drugim posiadaczem ziemi z kim po skarbie państwa w naszym kraju, a więc ma naprawdę bardzo dużo pieniędzy, aby utrzymać księży, zapłacić za nich ZUS-y i dać im pensje. Dla mnie osobiście niezwykle ważna sprawa to też dostęp dla kultury. Przez wiele lat byłam dziennikarką propagującą kulturę, propagującą artystów. Jesteśmy pod Filharmonią Koszalińską. Chciałabym, i nasza lewica też jest za tym, aby był powszechny dostęp do kultury, szczególnie do państwowych instytucji kultury. A więc w niedzielę, kiedy mamy zamknięte sklepy, należy bez biletów móc odwiedzać państwowe instytucje kultury. Będziemy państwu nasz program prezentowali co tydzień, bardziej szczegółowo. Dzisiaj były to hasła. Będziemy mówić o rozwiązaniach, będziemy mówić skąd pieniądze na poszczególne rozwiązania, a więc zapraszamy już za tydzień. Nie powiem jeszcze dokładnie, którego dnia, ale bardzo proszę przekazywać to, co mamy do zakomunikowania wyborcom, koszalinianom, koszaliniankom i mieszkańcom całego regionu, aby mogli wybrać i zagłosować 13 października, mając pełną wiedzę, jaka partia, jakie ugrupowanie, jaka koalicja, co oferuje Polkom i Polakom. Każdy kandydat oczywiście prowadzi kampanię indywidualną, będą też wspólne akcje, więc oczywiście przede wszystkim spotkania z mieszkańcami, ale będziemy też zapraszać na spotkania z naszymi gośćmi, bo na pewno odwiedzą tutaj też nas nasi liderzy. Będziemy też mieli gości. O tym wszystkim na bieżąco będziemy państwa informować. Będziemy wszyscy też prowadzili kampanię w mediach społecznościowych, co w XXI wieku też jest oczywiste. Będą czasy antenowe w radiu, w telewizji, więc też tam będziemy obecni. I dzięki państwa pomocy, pomocy mediów, będziemy się starali docierać wszędzie tam, gdzie należy. A ile osób jest na liście? 16. Na liście jest 16, tak? Proszę państwa, po zarejestrowaniu listy, a nastąpi to albo na koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego tygodnia,
będziemy starali się Państwu zaprezentować całą naszą listę. Zaprosimy wszystkich kandydatów, wszystkie kandydatki, wtedy o nich szerzej opowiemy. Jeszcze chwila do rejestracji. Dla nas najważniejsze, aby zwierzęta były traktowane humanitarnie. Na pewno będziemy chcieli zlikwidować chów klatkowy i na pewno chcemy zlikwidować fermy norek. W Polsce nie ma miejsca dla ferm norek, dla zabijania zwierząt i zarabiania pieniędzy tylko z tego powodu, że ktoś ma kaprys posiadania futra. Jesteśmy do 35 roku. Chcemy, aby kopalne źródła energii były maksymalnie zmniejszone. I stawiamy na odnawialne źródła energii przede wszystkim. To jest oczywiste, bo to jest też i nasze zdrowie, to są dodatkowe miejsca pracy. Proszę Państwa, Czesi, nasi sąsiedzi, już w latach 80. zlikwidowali szkoły górnicze. My i pozamykali swoje kopalnie. My kiedyś też to musimy zrobić i my będziemy naciskać, będziemy dążyć do tego, aby jak najszybciej się przekształcać i czerpać energię z odnawialnych źródeł energii. Wszyscy się boją protestów górniczych, a górnikom trzeba zapewnić nowe miejsca pracy i na pewno wtedy tych protestów nie będzie. Dzisiaj mamy taką oto sytuację, że są bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące ferm wiatrowych, które byłyby również szansą dla rozwoju tej części regionu, zmniejszenia i bezrobocia i wpompowania trochę pieniędzy w gospodarkę. A z drugiej strony wiemy przecież, że niesamowite ilości węgla ze wschodu trafiają do Polski, są tutaj spalane, a 40 tysięcy Polaków rocznie umiera tylko i wyłącznie jakby, czy głównie z powodów smogu i zanieczyszczonego powietrza.